Istnieją momenty, kiedy życie wydaje się nas pokonywać, gdy emocje stają się ogniem w duszy i zdajemy się tracić kontrolę. Istnieje sposób, aby zapobiec przemianie kogoś w zupełnie pozbawioną emocji osobę. Niektórzy ludzie błędnie interpretują stoicyzm jako kwestię obojętności, ale w rzeczywistości nim nie jest. Nie powinniśmy stawać się obojętni, ale uczyć się, jak mądrze wykorzystywać emocje. Wyobraź sobie, że potrafisz kontrolować i wykorzystywać swoje emocje jako potężne narzędzie do osiągania celów i prowadzenia szczęśliwszego życia. Dziś wkroczymy w świat filozofii stoickiej, aby nauczyć się 7 zasad, które nie tylko pomagają nam kontrolować nasze emocje, ale także przekształcają je w potężną broń do osobistego rozwoju. Razem wyruszymy w tę ekscytującą podróż i odkryjemy, jak stoicyzm może zmienić Twoje życie. Nie zapomnij zapisać się na kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Teraz zanurzymy się w świat filozofii stoickiej i zgłębimy moc emocji za pomocą zasady pierwszej zasady. Numer 1. Usuń toksyczne osoby ze swojego życia. Osoby, które wybieramy mieć w naszym życiu, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu naszych emocji, myśli i ogólnego samopoczucia. Tak jak zgniłe owoce mogą zepsuć cały koszyk. Stykanie się z toksyczną osobą może wyczerpywać energię Twojego życia i sprawiać, że zaczynasz wątpić w swoje własne decyzje. Zgodnie z filozofią stoicką, jedną z najważniejszych zasad jest samokontrola i ochrona Twojego spokoju wewnętrznego. Musisz zrozumieć, że nie możemy kontrolować zachowania innych, ale mamy prawo wybierać nasze relacje. Diogenes, znany filozof, kiedyś powiedział, że mamy 2 uszy i 1 usta, abyśmy mogli więcej słuchać i mniej mówić. To przypomina nam, że powinniśmy uważać na osoby, z którymi się przyjaźnimy i słuchać naszej intuicji. Zasady. Osoby toksyczne mogą przybierać różne formy, począwszy od ciągłych narzekaczy i pesymistów, aż po tych, którzy często wywołują konflikty lub mają negatywne podejście do życia. Mogą one zmniejszać Twoją motywację, zakłócać Twoją mentalność, a nawet utrudniać postęp na drodze do samodoskonalenia. Wyobraź sobie być w sytuacji, w której ktoś ciągle narzeka na wszystko i źle mówi o innych. Na początku stara się rozumieć i wspierać tę osobę, ale z czasem zauważa, że każde spotkanie i rozmowa sprawiają, że czujesz się ciężko i negatywnie. Po dokładnym zastanowieniu się decydujesz się ograniczyć kontakt z tą osobą, wybierając nie uczestniczenie w negatywnych rozmowach, a zamiast tego spędzanie czasu z innymi przyjaciółmi, którzy przynoszą pozytywną energię. Zasady. Stoicyzm kładzie nacisk na życie życiem cnotliwym i znaczącym, gdzie zachowanie wewnętrznego spokoju i skupienie się na tym, co ważne, jest priorytetem. Oznacza to, że czasami musimy podejmować trudne decyzje, takie jak zerwanie relacji z osobami, które nie przyczyniają się pozytywnie do naszego życia. Nie chodzi o to, aby żywić wrogość, ale o rozpoznanie tego dla dobra naszych umysłów i duchów. Niektóre relacje mogą wymagać zerwania lub zdystansowania się. Usunięcie tych osób nie tylko pomoże Ci zachować optymizm i motywację, ale także ułatwi osobisty rozwój. Będziesz miał więcej miejsca i energii, aby skupić się na swoich celach, poprawić relacje z ludźmi, którzy Cię wspierają i inspirują. To nie był akt egoizmu, ale ważny krok na drodze do autonomii i wolności duchowej. Zgodnie z teorią stoicką, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy z nas ma prawo i odpowiedzialność za własne szczęście i spokój, a czasami oznacza to trzymanie się z dala od negatywnych czynników. Pamiętaj, że podróż do Twoich emocji zaczyna się od upewnienia się, że Twoje wpływy zewnętrzne są zgodne z Twoimi wewnętrznymi celami. Reguła numer 2. Ustal granice i przestań być zawsze dostępny. Granice osobiste odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu poczucia tożsamości. W wielu aspektach ustalanie granic osobistych to nie tylko akt samoobrony, ale także ważny krok w utrzymaniu równowagi i wewnętrznego spokoju. Niemniej jednak ustalanie granic osobistych jest często niedoceniane przez ludzi przez cały czas i ważność samopoznania. Jak kiedyś powiedziała Cecka, nic nie jest nasze, oprócz czasu, który często marnujemy, nasz czas z innymi,
odpowiadając na ich prośby natychmiast bez ustalania granic, wysyła światu wiadomość, że nasz czas, energia i zdrowie psychiczne nie są wartościowe. Może to prowadzić do wyczerpania, zazdrości, smutku, depresji i przytłaczającej presji. Prawie jakbyśmy zostawili drzwi i okna naszego domu otwarte, pozwalając każdemu i wszystkiemu zakłócić nasz spokój. Załóżmy, że jesteś osobą, która zawsze jest gotowa pracować dzień i noc dla swojego szefa. Nie odmawiasz żadnych próśb innych i czasami czujesz się wyczerpany. Gdy stosujesz tę zasadę stoicką, zaczynasz ustalać granice dla swojego czasu. Podjęcie przemyślanych decyzji i mówienie ni, gdy czujesz, że osiągnąłeś swój limit i potrzebujesz czasu dla siebie. Pozwala to si i pracować ciągle i mieć czas na relaks, co prowadzi do bardziej zrównoważonego życia. Dlatego ustanawianie granic pomaga nam rozpoznawać i szanować nasze własne potrzeby i ograniczenia. Kiedy poświęcamy czas na refleksję i słuchanie naszych wewnętrznych potrzeb, uczymy się, jak mądrze i z rozwagą reagować na sytuacje, zamiast impulsywnie lub emocjonalnie reagować. To nie tylko pomaga nam lepiej kontrolować nasze emocje, ale także czyni nas bardziej odpowiedzialnymi we wszystkich relacjach. Ustanawianie granic nie oznacza, że stajesz się egoistą lub obojętnym wobec innych. Zamiast tego pozwala ci wchodzić w interakcje z światem w zdrowy i zrównoważony sposób, zapewniając, że nie będziesz emocjonalnie i psychicznie wyczerpany. Kontrolując swój czas i przestrzeń, będziesz lepiej przygotowany do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, spokojnie i celowo. Reguła numer 3. Nie kochaj nikogo zbyt mocno. Miłość to piękna emocja, która łączy nas z życiem pełnym szczęścia i znaczenia, którego zawsze pragniemy. Zgodnie z filozofią stoicką, miłość i emocje są cenne, ale nadmierne zakochanie może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Filozofia stoicka, która ceniła odporność emocjonalną, często mówiła o niebezpieczeństwie przywiązania. Jak kiedyś powiedział Marek Aureliusz, masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zauważ to, a znajdziesz siłę. Siła, o której tutaj mówi, to zdolność do kochania bez nadmiernego przywiązania. To siła, by cieszyć się pięknem drugiej osoby, nie pozwalając mu określić całego twojego istnienia. W naszym życiu osobistym ta lekcja staje się bardziej jasna niż kiedykolwiek. Wyobraź sobie sytuację, w której inwestujemy wiele emocji w kogoś. To staje się mieczem obosiecznym, ponieważ możemy stać się nadmiernie zależni i skłonni do poświęcania się za nich. To może sprawić ból, gdy ta osoba nie odwzajemnia naszych uczuć tak, jak oczekiwaliśmy. Ponadto, jeśli ta osoba się od nas oddali lub nastąpiła utrata, możemy doświadczyć zbędnego cierpienia. Filozofia stoicka zachęca nas do bezwarunkowego i szczerego kochania innych, jednocześnie ceniąc niezależność duchową. Oznacza to znalezienie równowagi między miłością a samowystarczalnością. Nie powinniśmy pozwalać, by nasze emocje zależały od działań lub opinii innych. Zamiast tego powinniśmy zachować nasze dusze niezależne i silne. Możesz kochać, nie będąc łatwo zranionym. Nauczenie się kochać, swobodnie kontrolować swoje emocje i nie pozwalać im dominować nad twoim życiem, uczyni nas bardziej cierpliwymi, nieustraszonymi wobec zmiany i zdolnymi do spokojnego pokonywania życiowych wyzwań. Pamiętaj, że filozofia stoicka nie sugeruje, abyśmy stali się obojętni lub całkowicie zimni wewnętrznie. Zamiast tego uczymy się kontrolować i zarządzać naszymi emocjami dla spokojnego i udanego życia. Opanowanie sztuki miłowania bez nadmiernego przywiązania chroni nie tylko twoje serce, ale także honoruje twój duch. Stajesz się zdolny do tworzenia głębokich więzi, nie tracąc się w nich. To pierwszy krok do prawdziwego stania się bez emocji, gdzie możesz kontrolować swoje emocje, a one nie kontrolują ciebie. Reguła numer 4. Nie wahaj się wyrażać swoich uczuć i opinii. W codziennym życiu często napotykamy sytuacje pełne presji i konfliktów. W takich momentach zachęca się nas do zachowania spokoju i opanowania, zamiast pozwolić naszym emocjom i opinii wybuchać zbyt gwałtownie. Filozofia stoicka często podkreśla znaczenie spokoju wewnętrznego i zagrożenie szukania uznania innych.
Marcus Aurelius powiedział kiedyś, że szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli. Ta wypowiedź podkreśla ideę, że nie powinniśmy zbytnio polegać na uznaniu innych. Pomyśl o sytuacjach, kiedy dzieliłeś się swoim osiągnięciem z innymi, którzy szukali uznania lub swoich opinii. Co często otrzymujemy w zamian? Czy to krytyka, drwiny, czy nawet szyderstwo? Takie doświadczenia mogą ranić nasze uczucia i podkopać naszą pewność siebie. Dlatego celem czwartej zasady w filozofii stoickiej jest pomóc nam unikać niepotrzebnych konfliktów i zapewnić, że nie powodujemy niepożądanych konsekwencji w naszej komunikacji, zamiast reagować impulsywnie, gdy wzburzeni są nasze emocje i opinie. Ta zasada zachęca nas do słuchania i rozumienia innych najpierw. To nie tylko tworzy atmosferę pozytywnej komunikacji, ale także pomaga nam nauczyć się kontrolować nasze emocje, zamiast pozostawiać emocje na pastwę naturalnej i niekontrolowanej reakcji. Możemy nimi zarządzać, aby zapewnić, że nie dominują naszych decyzji i nie prowadzą do niepożądanych działań czy doświadczeń. Jednakże ta perspektywa nie sugeruje, że powinniśmy całkowicie tłumić nasze emocje i opinie. Zamiast tego powinniśmy znaleźć sposoby ich wyrażania z uwagą. Oznacza to, że powinniśmy się zastanowić przed mówieniem czy działaniem, upewniając się, że nie powodują konfliktów ani nie wymykają się spod kontroli. Ta umiejętność nie tylko pomaga w utrzymaniu stabilności w naszych relacjach z innymi, ale również jest przydatna w naszym codziennym życiu, ponieważ pomaga nam wykazywać cierpliwość i dokonywać mądrych wyborów w różnych sytuacjach, od pracy po życie rodzinne i społeczne. Zasada numer 5. Nie przejmuj się wszystkimi i stajesz się mniej współczujący. Umiejętność rozumienia i dzielenia się emocjami innych, empatyczna współczucie, jest często uważana za jedną z najszlachetniejszych cech moralnych ludzi. W świecie pełnym wzruszających i wymagających historii innych osób łatwo możemy stać się nadmiernie zaangażowani emocjonalnie. Jeśli jesteśmy zbyt zatroskani o to, jak powiedział kiedyś sławny filozof stoicki, to co się z tobą dzieje nie jest ważne, ale to jak na to reagujesz. To zrozumienie jest szczególnie prawdziwe, gdy chodzi o współczucie. Często spotykamy się z trudnymi sytuacjami z emocjami innych. Sposób, w jaki okazujemy współczucie w tych sytuacjach, może wpłynąć na to, jak żyjemy i wywołać zmiany w ich życiu. Zamiast być opanowanym przez emocje i sytuacje wokół nas, filozofia stoicka zachęca nas do nauki kontroli naszych reakcji. Współczucie nie oznacza, że musimy znosić wszystko lub brać na siebie odpowiedzialność za wszystkich, ale raczej, że musimy rozróżnić między tym, co możemy kontrolować, a czym nie możemy. Ta zasada zachęca nas do tego, by nie wprowadzać się w sytuacje, w których czujemy się zobowiązani do pomocy wszystkim i dzielenia się wszystkimi ich trudnościami. Zamiast tego powinniśmy praktykować współdzielenie i mądrą troskę, co oznacza, że powinieneś skupić się na pomaganiu tym, którzy naprawdę potrzebują twojego wsparcia i mają potencjał zmienić pozytywnie swoje życie. Jeśli pracujesz w biurze i masz kolegę, który ma trudności w pracy, chcesz okazać mu współczucie i wesprzeć go tak jak chcesz, ale wiesz też, że pracowałeś ciężko przez cały dzień i jesteś zmęczony. W tym przypadku możesz zastosować zasadę selekcji współczucia, decydując, kiedy inwestować emocje, a kiedy zachować zdrowy dystans emocjonalny. Robiąc to, chronisz się przed niepotrzebnymi wahaniem emocji i zapewnia, że kiedy zdecydujesz się zatroszczyć, będziesz autentyczny, skoncentrowany i wpływowy. Zamiast kontynuować pracę przez cały dzień i dzielić z kolegą całą presję, możesz wybrać kontakt z nimi i wesprzeć ich aktywnie w odpowiednim czasie, po pracy. Pomaga to chronić twoją psychikę i energię, abyś mógł kontynuować efektywną pracę i zapewniać skoncentrowaną i pomocną obsługę, kiedy twój kolega będzie potrzebował wsparcia. Kiedy zbyt wiele się martwimy o wszystkich, możemy stracić skupienie na sobie i naszych celach. Może to prowadzić do zmęczenia i niezrównoważenia w życiu. Zamiast stawać się nadmiernie empatycznym i tracić niezależność, możesz praktykować samopomoc i zachować stoicki duch kontroli i rozsądku. Stosując zasadę numer 5, możemy podejść do współczucia z rozwagą i skupić się na znaczących i pozytywnych działaniach.
to nie tylko pomaga nam zachować kontrolę nad naszymi umysłami i emocjami, ale także tworzy warunki do pozytywnej interakcji, działania i wsparcia. To, co się z tobą dzieje, nie jest ważne, ale to, jak na to reagujesz, naprawdę się liczy. Współczucie w filozofii stoickiej to nie tylko uczucie, ale działanie z zrozumieniem i kontrolą. Zasada numer 6. Postaw siebie na pierwszym miejscu i bądź szczery. W miarę zbliżania się do końca podróży, samo wydźwignięcie jest istotne. Musimy stawiać siebie na pierwszym miejscu i być szczerymi wobec siebie. W dzisiejszym życiu często mierzymy się z presją społeczeństwa, rodziny i otoczenia, co może skłaniać nas do stawiania innych i sytuacji ponad siebie, sprawiając, że nasze emocje stają się złożone i nawet niekontrolowane. Jednak filozofia stoicka sugeruje, że aby kontrolować emocje, musimy najpierw zadbać o siebie. Rozważ instrukcję bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. Jesteś pouczany, aby najpierw założyć maskę tlenową przed udzieleniem pomocy innym osobom. To nie tylko zasada bezpieczeństwa, ale także ważne przypomnienie o samozachowaniu w sytuacji awaryjnej na pokładzie samolotu. Zapewnienie sobie wystarczającej ilości tlenu do oddychania jest kluczowe dla zachowania stanu czujności i skutecznego pomagania innym. Priorytet dla siebie oznacza również skoncentrowanie się na rozwoju osobistym. Nie powinniśmy zbytnio przejmować się opiniami innych. Zamiast tego powinniśmy skupić się na samorozwoju i stawaniu się lepszymi każdego dnia. Czasami ustalenie granic i odrzucenie próśb, które nie są zgodne z naszymi celami i wartościami, również jest ważną częścią stawiania siebie na pierwszym miejscu. Nawiasem mówiąc, uczciwość to kolejny kluczowy aspekt siły emocjonalnej. Chodzi tu nie tylko o wyrażanie naszych myśli i emocji, ale także o umiejętność życia, słuchania i konfrontowania się z opiniami innych w sposób otwarty i konstruktywny. Kiedy przejawiamy uczciwość w komunikacji, pomagamy wyeliminować nieporozumienia i lepiej zrozumieć sytuację. Uczciwość również pomaga nam stawić czoła trudnościom i wyzwaniom z odwagą. Zamiast unikać i ukrywać emocje, możemy się im przeciwstawiać i znaleźć konstruktywne rozwiązania, co pomaga wzmocnić naszą siłę emocjonalną i wspiera rozwój osobisty. Pamiętaj, że stawianie siebie na pierwszym miejscu i praktykowanie uczciwości nie oznacza braku współczucia ani lekceważenia innych. To raczej sposób lepszego wspierania innych. Po dobrze zarządzonym sobie, przestrzeganie reguły numer 6 pomoże Ci budować zaufanie, tworzyć życie bardziej duchowo wzbogacające i lepiej kontrolować swoje emocje. Reguła numer 7. Przyjmowanie przeciwności i czerpanie siły z wyzwań. Życie nie zawsze jest spokojne, a trudności mogą pojawić się w każdej chwili, począwszy od trudnych sytuacji w pracy, aż po problemy w relacjach i zdrowiu osobistym. Zamiast się bać, możemy nauczyć się postrzegać je jako okazję do wzrostu i dojrzałości. Akceptowanie trudności nie oznacza rezygnacji. Zamiast tego możemy znaleźć sposoby na wykorzystanie każdej sytuacji, nawet trudności, aby stawać się silniejszymi. W każdym wyzwaniu możemy szukać naszej siły wewnętrznej, rozwijać cierpliwość i odporność oraz uczyć się na doświadczeniach. Jednym z istotnych korzyści płynących z akceptowania trudności i stawiania czoła wyzwaniom jest zdolność do kontrolowania emocji w codziennym życiu. Często napotykamy stresujące sytuacje, pełne presji i wyzwań, których nie możemy uniknąć. Choć filozofia stoicka pomaga nam budować kontrolę emocjonalną, zachowanie optymistycznego i spokojnego ducha we wszystkich sytuacjach jest niezbędne. Por przykład, gdy stoisz w obliczu ważnego projektu z niedalekim terminem wykonania, zamiast pozwolić strachowi i presji na składanie decyzji, naucz się zachować spokój, skupić się na zadaniu i szukać rozwiązań. Po praktyce tych zasad kończysz projekt na czas i radzisz sobie z trudnymi sytuacjami z pewnością siebie i cierpliwością. Kontrola emocji pomaga nam również utrzymywać lepsze relacje z innymi. Możemy unikać konfliktów i wykazywać cierpliwość oraz zdrowy rozsądek w komunikacji z innymi. Marco Aureliusz, jeden z znanych filozofów stoickich, napisał, że masz moc nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to, a znajdziesz siłę.
jest to jeden z najważniejszych zasad filozofii stoickiej i podkreśla moc kontrolowania emocji w naszym życiu. Ta zasada podkreśla znaczenie uznania, że nie możemy całkowicie kontrolować zewnętrznych wydarzeń w naszym życiu. Świat może przynosić nieprzewidywalne zmiany i są sytuacje, których nie możemy zmienić. Jednak to, nad czym mamy pełną kontrolę, to nasz umysł i sposób, w jaki reagujemy na te wydarzenia. Kwando zdajemy sobie sprawę, że siła tkwi w naszej zdolności do kontrolowania naszych umysłów, stajemy się bardziej pewni siebie i odporni w każdej sytuacji. Nie jesteśmy już niewolnikami emocji, ale stajemy się mistrzami emocji. Pomaga nam to zachować optymistyczny spokój i niezachwiany ducha w obliczu trudności. Dzięki tej ostatniej zasadzie możemy budować ducha cierpliwości i stawić czoła życiu z większą siłą, kładąc podwaliny pod przyszłość, z której jesteśmy dumni. To jeden z fundamentalnych zasad filozofii stoickiej, które prowadzą nasze życie i pomagają nam stawać się lepszymi wersjami siebie. Dzięki 7 zasadom stoickim wyposażyłeś się w siłę duchowego wojownika. Pozwól ogniu mądrości i determinacji wewnątrz ciebie rządzić twoim życiem. Każda trudność i wyzwanie to tylko okazja do wzrostu i awansu. Pamiętaj, że życie ciągle się zmienia, a to ty kontrolujesz swoją własną podróż. Nigdy nie pozwól negatywnym rzeczom odwrócić twojej uwagi i determinacji. Masz zdolność do kontrolowania swojego umysłu i wyboru sposobu radzenia sobie z każdą sytuacją. Przed zakończeniem dzisiejszej podróży upewnij się, że zapisano się na nasz kanał, aby nigdy nie przegapić źródeł motywacji i cennych informacji. Filozofia stoicka zawsze będzie z tobą na drodze do osiągnięcia życiowego sukcesu. Nie zapomnij kliknąć przycisków „Lubię to” i udostępnij, aby rozprzestrzenić filozofię stoicką na większą liczbę osób. Nie zapomnij zostawić komentarza pod filmem, a jeśli nie wiesz, co powiedzieć, zostaw komentarz „Link stoicki”, abyśmy wiedzieli, że jesteś gotowy, zdolny do stosowania tych zasad w swoim życiu. Kontynuuj podróż i zawsze wyzwól w sobie silnego człowieka, aby zdobyć każdy dzień. Życie to jak bitwa, a ty jesteś zwycięzcą.